Witam kochani, dzisiaj jest 18 dzień maja 2023. To jest świadek, która mnie zna, moje dzieci i tu też świadkowie, którzy mnie znają, i moje dzieci i żonę. Ale zakaz Jehowy, że nie wolno rozmawiać z Bogdanem, bo Bogdan głosi Chrystusa, a Jehowa odstąpił od Chrystusa. 2 Jana 9 werset. I oni są odstępcami, wrogami Chrystusa, świadkowie Jehowy, a ja idę za Chrystusem, za tym królem Izraela, co wjechał na osiołku, wjechał do swoich, czekali na niego na przyjście 4000 lat od stworzenia Adama. 1 Mojżesza 3:15. Chrystus się narodził w słowie proroczym, że zdepcze głowę szatanowi, ale szatan go ukąsił w piętę. No i przez faryzeuszy na Golgocie go ukąsił w piętę. Ale Chrystus zmartwychwstał dnia trzeciego, żyje. Głosi mi zmartwychwstanie, ja już Łukasz Zbyszek. 1 objawienie 20:6. Mateusz 10:8. Chcę mi skrzesić świadków Jehowy, ale oni nie chcą, bo śpią sobie smacznie w bajkach, który niewolnik im tam rozkazy daje. Czyli to są te bajki, co nie chcą słuchać tych nauk chrystusowych, żywych, zdrowych nauk, tylko te swoje baśnie. Przez niewolnika, 8 papieży, z Orlika. Taki Sanhedryn, Kajfasz, Annasz, to tak samo teraz jest, tak samo w Watykanie mają papieża i biskupów, arcybiskupów, a nade mną jest tylko Chrystus, Król Izraela. 1 Koryntian 11:1-3, Duch Prawdy Jana 14:17-20, ja nie jestem sierotą. To Ewa Walter mówiła do mnie, sierotą już Jehowa ją uśmiercił. Ewa Walter mówiła, że ja jestem sierotą. Ja mówię, mam ojca, a ona była sierotą, bo Jehowa już stracił moc. No bo Jana 8:44, waszym ojcem jest diabeł i tego diabła właśnie Chrystus na moich oczach zamknął na 1000 lat. Objawienie 20:1-3. Dał mi właśnie synostwo. Rzymian 8:19. Efezjan 4:13-10. Wszyscy doskonałości Syna Bożego. Czyli Chrystus chce, żebyśmy byli doskonali, uświęceni Jego w prawdzie, w czystej prawdzie. Ewangelia Jana 15:3. Wy jesteście czyści dla słowa prawdy, nie wszyscy. Czyli Chrystus uczył apostołów, nie Jehowa. Szkoła Gilad nie ma nic wspólnego z Chrystusem. Efezjan 4:20-24. 1 Koryntian 2:2. Apostoł Paweł nie znał nikogo oprócz Chrystusa. Dzieje apostolskie 9:5-25 rozmawiał z Jezusem Chrystusem, Emanuelem. Jehowa jest w Ameryce. To firma właśnie tych komiksów, strażnicy i przebudźcie się, zarejestrowana. Gdzie w Norwegii już mają zakaz, tracą status religii i nie będą mieć dofinansowania ze świata diabła. Łukasza 4:6. Bo wszystkie religie się zarejestrowały w świecie diabła, bo diabeł był bogiem tego świata 6000 lat. No i oni są jego dzieci. Dzieje apostolskie 13:10 też są jego synami, diabelskimi synami diabła, tak? Ja jestem synem Bożym, to jest ten kontrast taki potężny, że owce, co zginęły z domu Izraela, i kozły. Kto umarł? Kto umarł? Będzie zmartwychwstanie z prochu. Także tam jest śmierć fizyczna, a tu jest śmierć duchowa. Efezjan 5:14 i Mateusz 10:8. Ja mogę wskrzeszać świadków Jehowy, ale oni nie mogą słuchać, bo Jehowa ich uśmiercił, zakazał słuchać. Niewolnik z Ameryki. No i oni są po prostu zamknięci. Rzymian 10:17. Wiara jest ze słuchania słowa Chrystusowego. Oni nie mogą słuchać, bo mają posłuszeństwo dla niewolnika, który ich zniewolił na stojaczkach. Mogą plotkować, mogą wybielać, zwalać wszystkie zło na innych, jak faryzeusze. Ale nie mogą słuchać prawdy, no bo faryzeusze, jak się Pana kamieniowali, też zatykali uszy. Witaj, siostro. Jehowy już nie ma. No jak, jest tutaj nastrożnica. Nie ma Jehowy. Chrystus Król, Król Chrystus obejmuje Królestwo. Księga Daniela 2:44-7:27. Kochane siostry w Chrystusie. Kochane siostry w Chrystusie. Kolosan 1:2. Opamiętajcie się.
Ach, to na Hasiuk zanieście. Tak ja obrazy zaniosłem o 12 w nocy, jak będąc katolikiem. Druga Mojżesza, wyjścia 20 rozdział od 1 do 17 o obrazach. Zrozumiałem, że to jest bałwochwalstwo w religii katolickiej. Oni mają tego cielca na tej pustyni duchowej, bo jest duchowa pustynia w sensie, oni wyszli z objawienia 18:4, ale 2 Koryntian 6, 18, 14 do 18 nie chcą zostawić tych kłamliwych nauk, 8 papieży z Orlik, czyli tych ciał kierownicze, co kierują jak w świecie, a nie służą jak Chrystus służył apostoł Paweł. Bo ma być ciało służebnicze, Mateusz 20 rozdział 25 do 28, iskra prawdy Chrystusowej Króla Izraela z Polski i iskra zapali cały las, wszystkie religie się spalą. To weź to. No i tutaj mamy pieczątko siódmego anioła i błogosławieństwo, bo anioł siódmy Henryk Szymczaki mówił, że reguły Chrystusa, a nie jak po katolicku, jak religia w świecie. Także religia to są nakazy ludzkie i posłuszeństwo dla ludzi, a my mamy posłuszeństwo dla Chrystusa, Mateusz 17:5. 100% staramy się i poprzez wiarę Hebrajczyków 10:38 sprawiedliwi z wiary żyć będzie, nie z religii, nie z widzialnej organizacji, którą właśnie mają świadkowie. I to są ich przykład nowego świata. Dlatego obnażamy właśnie, bo Chrystus przychodzi, najpierw obnaża, mówi prawdę, a każdy później zrozumie, że prawdę ktoś im głosił, ale oni nie chcieli przyjąć, bo Judasz też miał 3,5 roku prawdę jako uczeń, ale witaj siostra. No, żona brata Walka Gesy, Krysia, ma się dobrze, ale jej mąż nie żyje. Były świadek Jehowy, ona też tam była. Także świadkowie Jehowy, opamiętajcie się Efezjan 5:14 i przyjmijcie prawdę Chrystusa, rozpowszechniajcie ten filmik. Jak jesteście wybrani jako anioły, nie pionierzy, Mateusz 24:31, tu są pomocy naukowe w słowach prawdy Chrystusowej, nie naszej, jest prawda. My chcemy wam tylko błogosławić i żebyście skorzystali z pierwszego zmartwychwstania. Objawienie 20 rozdział, 6 werset. Mateusz 24:31, anioły wybrane głoszą, trąbią, czyli przekazują prawdę, bo wiadomo, cały świat jest zakłamany. No i Chrystus nam odpuścił wszystkie grzechy i jeśli uwierzymy, że On jest Królem, Bogiem, Ojcem, Nauczycielem, Zbawicielem, że przyszedł przez uczniów, bo my jesteśmy uczniami jednego nauczyciela, Mateusz 23:8-12, Emanuel, Bóg z nami, Izajasza 7:14. Mateusz 1:23, Emanuel, Rzymian 8 rozdział, w duchu prawdy można to pojąć, czystym sercem, Mateusz 5:8. Także tu mamy przyjście Chrystusa w duchu prawdy, bo Chrystus przychodzi tak samo jak w Betlejem się narodził, to tylko Maria wiedziała o tym, Józef, pasterze niektórzy, no i anioły tam byli. Także to się działo w takim ukryciu, takim po prostu w biedzie i wiadomo, Chrystus miał wszystko. Nie posiadał nic oprócz prawdy, sprawiedliwości, miłości, doskonałości, a oni mają właśnie wypasione rzeczy materialne, sale królestwa, mają różne rzeczy, których Chrystus nie potrzebuje, bo Chrystus potrzebuje do, żeby otworzyć mu umysł i serce i naśladować go w jego prawdzie, miłości. Tu macie ten, to świadków Jehowy, są telefony. Jak chcecie sprawdzić, zadzwonić, to są starsi ze zboru Świadków Jehowy, z internetu. I możecie sprawdzić, zadzwonić, wypytać się, co z tymi świadkami się dzieje, że Armagedon przyjdzie na nich, Łukasza 19:27, bo oni mają Jehowę za króla, na strażnicach. A to Chrystus jest królem Izraela, Bogiem Ojcem Abrahama, Izaaka, Jakub, czyli Izrael. Dzisiaj mnie Chrystus oświecił, król Izraela. Bo mówi, że jest posłany do owiec, które zginęły z domu Izraela. A ta jedna Fenicjanka mówi, że ta córka tam, demon ją tam targa i mówi: o, wielka twoja wiara, niewiasto, niech ci się stanie według twojej wiary. Bo Chrystus mówi, jestem posłany do owiec, które zginęły z domu Izraela. Czyli my idziemy do Świadków Jehowy, tak samo jak Mojżesz poszedł do Faraona, po lud Boży. Jam jest Bóg twój, który cię wywiózł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. I świadkowie są w niewoli właśnie u Jehowy, ale Galacjan 5:1, Chrystus chce ich wyzwolić przez Urszulkę Zbyszka i Bogdana, czyli ja. Jana 4 rozdział od 14 do 24, Jana 6:37,
jak będziecie głosić Chrystusa Króla za Ojca, Nauczyciela, Zbawiciela, Boga, 1 Jana 5,20, Tytusa 2,13, Boga Zbawiciela, to i Jana 16,2, zostaniecie wykluczeni z miłości do Jehowy, fałszywego Boga amerykańskiego, ale Jana 6,37, Chrystus was przyjmie, będziecie mieć 100-krotnie tyle braci wśród domów tych wybranych. Bo świadkowie są jako powołani adwentyści, baptyści, wolni chrześcijanie. I teraz jest oddzielenie przyjmców od plew, bo najpierw aniołowie mieli powiązać ich snopy na spalenie, czyli w religię. I oni pilnują tych swoich, jak faryzeusze, żeby mieli korytko, pieniądze i prestiż, władzę, i żeby nauczać tych swoich. Tych, no, nieprawdy, bo nie głoszą Chrystusa, 2 Piotra, 2 rozdział od 1 do 3. To idźcie za Chrystusem, Jana 10,16. Jednym pasterzem. Ezechiela 34. Dziękujemy już pasterzom. Błogosławimy.